Dzisiaj otwieramy nowy kompleks dla Rysia i Rosomaka. Jest to niezwykle ważna inwestycja z tego względu, że ona pozwoliła nam zlikwidować najstarsze woliery w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym z lat 60. W tej chwili można oglądać rosomaki. Rysie jeszcze do nas niestety nie dotarły ze względów zdrowotnych. One mają przyjechać do nas ze Skandynawii, ze Szwecji i z Finlandii. Ten transport będzie łączony. Myślę, że do końca listopada na pewno się u nas znajdą. Do dyspozycji mają podwójny basen, wzbogacony, czego wcześniej nie było, w podwójną kaskadę. Do tego mają sporo takich grot, nazwijmy to gawr, które są przysypane ziemią, gdzie mogą się schować, gdzie mogą sobie na przykład spokojnie zjeść. Praca, jak z każdym drapieżnym, jest bezkontaktowa. Bezpośrednio nie wchodzimy, nie przytulamy, nie całujemy w noski, tylko one są w pomieszczeniu lub na innym wybiegu. I my wtedy możemy wejść na taki wybieg, zostawić jedzenie, posprzątać i sobie wyjść. Woliery są przystosowane właśnie dla drapieżników. Widzimy tutaj siatkę. Ta siatka musi wejść głęboko do gleby z tego względu, że rosomak jest zwierzęciem, który potrafi i lubi kopać. Trzeba sobie uświadomić, że w tym małym, uroczym zwierzątku mieści się bestia, ponieważ on potrafi odgonić niedźwiedzia od swojej zdobyczy. Przypominam, że jeżeli mówimy o rosomaku, to jest jedno z najbardziej niebezpiecznych zwierząt w ogrodzie zoologicznym. On wygląda niepozornie, ale proszę mi wierzyć, że w naturze respekt przed nim mają wilki, watahy wilków i niedźwiedzie. Cały ten kompleks kosztował 990 tysięcy, z czego 32 tysiące było finansowane z odpisu 1%, 1,5% podatku przez naszych sympatyków, którzy nam darowali. I tu też bardzo dziękuję za to i świadczy to o to, że te pieniądze są naprawdę istotne. Natomiast reszta była finansowana z budżetu województwa.